Cześć Mateusz, Dzień dobry. mamy header na wózku, widzę. Tak. To ten wózek już jest przetestowany, wciągnięty kombajnem był? Tak, już był ciągnięty, już się okazało, że wszystko jest tak, jak ma być. Świecą się światła, wszystko działa. Tak. A w zakręty jak to wchodzi? Już wchodzi się, dobrze. Robiliśmy próby tutaj i okazało się, że ten zakręt był taki, trzeba było zakręt przedłużyć. Ale co, on gdzieś zahaczał o coś? Słuchaj, przy mocnym skręcie zaczep jest wydłużony o 1,20 m. Szarpacz wchodził w tą uszponę. Nie inaczej, jak się jechało w maksymalnym skręcie w lewo i się odbijało w maksymalny skręt w prawo. To wtedy byłby się zahaczył kombaj z tym i musieliśmy wydłużyć zaczep. To ile on jest wydłużony, ten zaczep teraz? 1,20 m. To dużo jest wydłużone. Dzisiaj, Wacek, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo ten header, który mieliśmy, kończył się mniej więcej w tym samym miejscu. No. Czyli jak jeździliśmy, to nie wiem, jakoś nigdy nam się nie udało, żeby tam to się spięło. Się okazuje, że było oryginalnie spaprane i oryginalnie można było się złapać. Mhm. Tak, nigdy prawdopodobnie nie wykonaliśmy tak bliskiego manewru. Inaczej, no my dużo nie jeździmy tak naprawdę, to na pole tutaj wyciągamy ciągnikiem, a w zasadzie był może z kombajnem jechał, nie wiem, może dwa, może trzy razy. Bo my daleko nie mamy, my wystarczy, tak, że sobie wyciągniemy tak naprawdę 200 metrów. Jak wyciągniemy 200 metrów, to już wszędzie dojedziemy. Ale on był malowany teraz cały? Czy tylko ta środkowa część? Nie, zaczep jest malowany i środkowa część jest malowana. Osie nie są malowane w sumie. Osie nie są malowane. Czyli to w sumie to w tym wykonaniu to jest jedyny wózek w Polsce i na świecie? W tym akurat chyba tak. To jest teraz on jest najbardziej podobny do wózka tucholskiego, który jest zalecany do tego headera. Z tą różnicą, że wózek tucholski jest chyba inaczej mocowany do ramy, nie? Góra do ramy. Miksa, nie? Można powiedzieć. No trochę tak. Mocowanie ale tu tak naprawdę zrobione na system tucholski. Znaczy inaczej, góra jest zrobiona z systemu tucholskiego, ale ten element, który łączy, jest elementem na John Deere'a zrobiony, o. Ale ten wózek nie jest rozsuwany, on już jest na stałe długość jego. Stałe. On ma stałą długość. Ale tu widzę, że środek ciężkości chyba cały ciężar dźwigają te koła z tyłu, nie? Bo tu no z przodu. Tak, nie, bo tutaj miałbyś, gdybyś w połowie wyliczył, no to mniej więcej w tym miejscu chyba. Mniej więcej jest podzielone na trzy części, nie? Ciężar jest podzielony na trzy części. A ile to mniej więcej waży cały skład? Taki? No teraz mogę panu powiedzieć, to jest tabliczka. Ile waży header, będziemy wiedzieć. Ale wózek też ma wagę. Na wózku też jest wpisane, ile ważył wcześniej, no to doszło, nie wiem, 300 kilo, 400. A, to niedużo. No bo to doszło trochę kawałek diopla dłużej tak naprawdę i na górę jest. Nigdy nie używane, ale to gumowe jest. Czy jakie to jest? To jest plastik. Nie, no to taki prawie, że guma. No za, czy paznokieć się wbija. No one takie są troszkę miękkawe. To też łączę, pamiętam, że też łączę. A, nie, no bo to takie jest, widzę, mimo że nowe, a już malutkie. No tak jest. Bizon jakby się... John Deere jest produkowany jak kałasznikow. To znaczy? Z luzem. Aha. Wszędzie wszystko musi być duże. Wózek, o ile dobrą wartość szczytałem, waży 1,5 tony. A no to header waży pewnie ze 3. A header ma 3600. A wózek jest trochę dłuższy, no to wózek może teraz nie 1,5, tylko może ważyć, nie wiem, tony 700 powiedzmy. No tutaj masz drugi wózek, a trzeci jest na hali, nie? Ale robi to wrażenie. Taki długi header. Ile on na metru? 9? 9,15 roboczego. Prawdopodobnie, wszystko wskazuje na to, bo kombaj był kupiony z Niemiec i wszystko wskazuje na to, Niemcy bardzo szczegółowo i bardzo rygorystycznie podchodzą do przepisów. Dlatego ten kombaj z Niemiec nie przekracza 3,30 szerokości w kołach. 3,35 dokładnie. Co? 3,35. 3,35. I prawdopodobnie po to był tak krótki zaczep, żeby header... Żeby całość nie przekroczyło 20 metrów, czy tam... 22. Trzeba by sprawdzić, jakie jest prawo niemieckie. Tak. No i dlatego te takie są kuse opony w nim. Takie. Tak, on ma dlatego takie kuse opony, bo tam jest bardzo rygorystyczne prawo w nim. I to tak śmiesznie wygląda trochę, wielki kombajn, opony wąskie. Tak. No, tam oni tam sobie nie pozwalają, u nas tak trochę bardziej się tu tak... Nie. No u nas jest szerokie koło rozstawiane na szeroko, u nich są wąskie koła, jeszcze koła ściągnięte do kombajnu. To dlatego, to już teraz wiemy, dlaczego robią kombajny TerraTrak. No u nich ma to sens, bo wtedy gąsienica i tak ona nie musi być szeroka, żeby miała powierzchnię. No właśnie, to już teraz wszystko się wyjaśnia. Przecież tak Lexiony, przecież tam byś nie założył wąskich kół. Jak by to wyglądało? No Lexion na oponach, znaczy no, zwłaszcza to duże Lexiony, te dzisiaj te 8900, no to on na kołach, no to za duży jest, żeby był na kołach wąziutki takich 680. No to dlatego oni robili TerraTraki, wtedy dzięki temu uzyskiwali, że on był wąski, ten kombajn. No tak, no bo gąsienica może być 600 szeroka, no. I ona będzie miała powierzchnię. Oni woli na powierzchni długi. Powierzchnia była i tak duża. I tak była tylko większa, że było wąskie. I tak była większa niż dużej opony, tak, nawet. To teraz wszystko będzie się wyjaśniło. No nie będzie.
Nie, no nie zapowiadali deszczu. Nie, no dzisiaj w nocy może być chyba, nie wiem. A nie jutro? Dzisiaj albo jutro. No u nas troszkę powodało, tam z 5 dni temu, także trochę podratowało te rośliny. Ja powiem to tak, przypomnę moją babcię świętej pamięci. Przyjechała kiedyś nad morze, przyszła na pole, poszła, mówi, a tu susza, nie? I mówi, to ja przyjechałam spod Przemyśla nad morze, gdzie macie tyle wody, a u was wody brakuje? To prawda, no i ona tego nie mogła pojąć. Brakuje wody. Jak to? Nad morzem wody nie macie. No tak, nie. Nie, no była tragiczna susza. No w tej chwili, tam te 5 dni temu, bo popadało, to troszkę tam podratowało na tą chwilę. Chociaż mają niby opady być, ma niby już opadać. Czy już ta susza wyrządziła szkody? No pewnie wyrządziła. Pszenica redukuje, rzepak redukuje. Wszystko redukowało. Trawa najbardziej zredukowała, bo trawa, ona jest, mamy odmiany wczesne, te, które praktycznie na koniec czerwca, początek lipca są do zbioru, czyli cały okres wiosenny wegetacji była na suszy, no bo zostało do zbioru, zostało 2 tygodnie, no na sam koniec przyszły deszcze, czyli to jest potężna redukcja, no cały okres wegetacji był bez wody, nie? No taka wyjątkowa wiosna, no bo w wyjątkowa. Zasadzie susza trwała od zimy. Pszenice u nas dobrze przetrwały. Tak jak jeździmy po polach, to widzę, że no, rzepak jest rośliną dosyć, bym powiedział, suszoodporną. Trzeba powiedzieć, że rzepak sobie w umiarkowanych warunkach dosyć sobie radzi. On no, z wiosny... Rzepak też ma to do siebie chyba, że on całkowicie ziemię zasłoni. Nie, nie, tu chodzi o to innego. Czas wegetacji rzepaku zaczyna się bardzo wcześnie, już w lutym. Tak, i on po prostu... Jak nabierze, naciągnie soków, on bardzo wcześnie rozpoczyna wegetację. Mm-hmm. I tym samym go ta susza aż tak mocno nie dotknęła. No i on sobie zmagazynował w sobie wodę, tak, on i on teraz ciągnie z tej wody, którą ma sam w sobie. Czyli inteligencja rzepaku. No i dosyć dobrze sobie radzi, tak jak w naszych warunkach na tych ciężkich ziemiach, dosyć dobrze sobie radzi bobik. Bobik, ale oczywiście głęboko posiany. Ten bobik, który sieliśmy głęboko, na te 10 tam centymetrów, no to trzeba powiedzieć, że sobie radzi. On ma głęboki system korzeniowy i mimo tej potężnej suszy i tak sobie jakoś radzi. Nie ma tragedii. A jeszcze tam dostał trochę mikroelementów, trochę jakichś tam odżywek, trochę czegoś. Trzeba powiedzieć, że wygląda bardzo imponująco. Już na tą chwilę ma zawiązane chyba gdzieś po 15 stronków, nie? Żeby był w stanie, żeby była przyszła wilgoć, ale trzeba powiedzieć, że jest... O, ludzie pytają, czy to jest pędzarka wam. Tak, to jest pędzarka wam. Krzytłokowa. Ładnie pompuje, nie? A zbiornik jaki duży? Zbiornik nie jest duży, bo zbiornik jest tam 350 litrów. Ale trzeba powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych polskich sprężarek chyba. Ale to sprężarka to jakaś przemysłowa? To jest typowo przemysłowa sprężarka. Mm-hmm. To jest typowo przemysłowa sprężarka. Do dużych firm. Co? W dużych firmach pracowała. No na pewno tak, no to jest akurat kupiona sprężarka. Pierwszą mieliśmy tak naprawdę, to chodziła 20 lat, była przywieziona ze złomu. Jeszcze i chodziła długie lata. A chyba rok temu zaczęła mi tam przepuszczać to na zawodkach. I trafiła mi się w internecie w bardzo dobrym stanie sprężarka za nieduże pieniądze, 2000. I postanowiłem nie regenerować, tylko kupiłem tą drugą sprężarkę, zainstalowaliśmy. No i chodzi znów. Ale jak duży silnik ją napędza? Nieduży. Silnik jest do niej 5,5 kW, tylko że ona ma duże przełożenie, bo ona ma bardzo duże koło. Aha. Takie gdzieś chyba 500, może 550. A na silniku jest... Czyli po prostu niskoobrotowa jest. Takie koło pasowe do 120. No, ale słychać, że jest dosyć niskoobrotowa. No, słychać, że jest niska. No, jeżeli jest... No, ale widzisz, chodziła chwilkę i dobiła powietrza. No tak, momentalnie. Momentalnie. No, jak tam są tłoki wielkości chyba gdzieś tłoków jak 60, nie? Tak gdzieś ze 110, 3 tłoki. No, to jest wydajna. No i do tego to koło, co przy niej jest tam, takie to jest takie bardziej zamachowe, bo ono jest duże, ciężkie, żeliwne koło. Tylko ona już złapie... Czyli ona gdzieś do jakichś firm, gdzie jest dużo narzędzi pneumatycznych, pewnie się nadawała. No tak, u nas my tutaj nie mamy aż takiego zapotrzebowania, to ten silnik 5,5 kW wystarcza. No bo ja kiedyś pamiętam robiłem na takiej spawalni, no to tak, wszystkie szlifierki były pneumatyczne. Tam nikt nie używa elektrycznych rzeczy. Tak. Bo tak... pneumatyczna jest chyba lepsza szlifierka, nie? Taka kątówka. No to było bardzo modne kiedyś i to było wytrzymałe, były te narzędzia bardzo. No właśnie, bo tam tylko była turbina i naprzód. I obroty były też duże w nich. No tutaj ktoś powie, że jest malutki silnik, prawda? To mały silnik 5,5 kW to jest za mały, no przez to mniejsze przełożenie, nie? Mm-hmm. Przez to małe koło stosunkowo pasowe do napędu. Ale u nas nie ma potrzeby pod większym. Nie, woda moment, a ona tutaj u nas nie wystarczająca. Pracuje, nie? Charakterystyczny dźwięk ma. Co? Charakterystyczny dźwięk. Tak, bo ludzie nie nazywa się na filmie, jak słyszą, to pytałem się, czy to jest sprężarka wam. To jest wam. Wam się nazywa. To jest wam. Polska sprężarka? Czy wam? Polski wyrób? Polska i Polska. A nie van przez ny? Czy van chyba, no. A przez ny. Ale to jest Polska.
Polska. Pokaż, weź zobacz jak tam w internecie. No van przez nie. Ja tu popatrzę na ten header, on dużo ma części plastikowych i gumowych się okazuje. To się jak nazywa? Nie wiem, chyba palce. Palce? Nie, no jakieś igły. Chodzi o to, żeby długo trwało, znaczy tyling. Utylizacja. Plastik się układa, rozkłada chyba tysiące nie, lat, nie? Ale mi się... Nie, no chyba nie, bo mi to wszystko... Ja powiem, że no to... No na pewno stal się szybciej rozkłada w ziemi niż ten. No stali plastik. Raczej to wszyscy na złom wywożą. No tak. Van, nie? Nie, ale to jest pędzlaka, która waży 200 kg. Bo to też jest chyba plastikowa, czy to rura jest? Nie, 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 no gdzie plastikowa? Zobaczaj. To na, plastikowa rura to jest kanalizacja jakaś. Plastikowe są rura tylko kanalizacyjna. Palce. Palce plastikowe. To trzeba skalibrować, bo to podobnie jak tu nie do końca dobrze to, a, to obecnie. Jest skalibrowane. To ale to jest rura? To rura, to dzwoni. Nie no, gdzie wał taki gruby. To wtedy by ważyło, gdyby był to wał, to 15 ton wału do razu. Nie, ale tutaj zobacz, w Bizonie to są jakieś gwiazdy, a tutaj nie ma żadnych gwiazd, nie? Czy są? Nie, też są dwie. Masz gwiazdy, jak nie masz. Tak samo jest zrobione. Tak. To jest identycznie też na trzech łożyskach. No na trzech łożyskach. Tutaj akurat nic nowego nie wymyślili, widzę. Tu jest o tyle lepiej, że masz tutaj rolki i tutaj możesz tam w środku ten krążek wymienić, nie? Bo, no. Bo w tej 22 wtedy nie było tego. A i się wyrobić. Jak się wyrobił, no tak. Jak się wyrabiało, to trzeba było całe tutaj to, całą tą gwiazdę wymienić, mm-hmm. Nie? Tutaj możesz już wymienić. Kiedy będzie premiera? Premiera? On pójdzie do trawy? Nie, raczej inaczej. Ten header nie pójdzie do trawy, ale komba jako tako pójdzie. Pójdzie. Komba, tak. Ale już była próba, czy tam ten header w ogóle chodzi? Ale który podbierać? No. Musi chodzić, czemu musi. Nie chodzić? To wie pan, to względem tak naprawdę W to... Poza tym, że jest inny system obrotowy, to jest bardzo zbliżony kombajn. Nie no, żeby nic nie protestowało w kombajnie, że headera nie ma. Nie, 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 bo to pod tym względem to jest prawie, że bliźniaczą konstrukcją względem W tego 5-letniego. Tu przydałoby się kolor odświeżyć, bo już wypłowiał. I naklejki nowe kupić. Tamten jest najwięcej zrobiony, nie? Bo ten jest... O, i tu mamy nowe opony, widzę, BKT. Tak. Całe koła przyszły, bo do jednego kupiliśmy całe koła, ale akurat poszło do tego. No. Także tutaj jest dużo namieszane w podłóżce. 10 PR. Rozkład wyważony. Tu jest akurat... Do wyważania jeździł? Tak, tu jest do wyważania. Ale tam, nowe noże są, nie? Za Poznań, tam gdzie tak, nowe nożyki. Nożami został wyważony. Wyważony. No tutaj zrobiliśmy w ten sposób, że wszystkie nożyki zostały wyważone. One mają w sumie, wbrew pozorom, nożyki jak się kupuje, to są z granitu nożyki, mają duże różnice. Mają różnicę w wadze nożyki do 8 gram. Tak, Maciej? Nie do 8, nie, ale koło... Około 5 gram względem jakie znaleźliśmy najlżejsze od najcięższych. Najlżejsze mieliśmy gdzieś 228 gramów, a najcięższe były 233 gramy. Czyli koło tam około 5 gramów. No masz, no tutaj jest od tej strony były ten 231, a od tamtej strony masz ile? 232. No ale pytanie jest, czy te 2-3 gramy mają znaczenie? No nie wiem. Bo ich tych noży jest tak dużo, że i tak średnia może wyjść, że tam i tak wyważenie się nie zmienia. Słuchaj, no bo biorąc pod uwagę to nigdy nikt nie zakłada specjalnie, żeby je założyć jakoś tak nierównowagą, tylko się zakłada, no byle jak się je zakłada i się nic nie waży, no to jest małe prawdopodobieństwo, że się trafi akurat tak, że pójdą wszystkie noże lekkie na jedną, ciężkie na drugą. Trzeba było zapytać tego co wyważa, czy jeżeli byśmy wymienili wszystkie noże, czy stracimy wagę, wyważenie wałów. No w tym kombajnie trzeba wpaść się trąd, w tej chwili po wyważeniu jest idealnie, chodzi bardzo, bardzo ładnie i nic się nie kręsie. Łożyska nowe, tak. No bo tak bez przerwy się coś psuło. No pochodził, były nowe łożyska, no patrzył, jeden sezon i łożyska się wywaliły. No te ostatnie dwa sezony, no to tak trzeba powiedzieć, że była tragedia. No mogliśmy dojść, o to tutaj chodzi, bez... nie wiadomo tak naprawdę co się stało. Czy może się oberwało jakieś, były jakieś odwagi do spawania dlaczego wagę, wyważenie stracił? No nie mogliśmy sobie poradzić, jedyna rada była zawieźć do wyważenia i to wyważyć. Faktem, że daleko, no ale chodzi w tej chwili idealnie. Czyli warto wyważać. No na pewno tak. No wyważenie, no po to się wyważa, nie? Żeby to ale jak to teraz zabrzmiało, że ten kombajn, który był jeszcze nie tak dawno najnowszym, stał się dziadkiem. No dwa lata temu był główną maszyną do koszenia. No właśnie, a teraz Mateusz mówi, to już jest dziadek, ja takim nie będę kosił. No on ma 16 lat, nie? No ale jak ja tu przyjechałem pierwszy raz, to był najnowszy kombajn w gospodarstwie. 16, który on jest robił? 2007, albo 2006. Lampy ma dorobione nowe, tutaj te uchwyty ma poprawiane, bo tam... Bo tu ciężko znaleźć jest coś dorobione, bo wszystko z koloru Jungira fabryczna farba. Tak samo ta druga lampa też jest tutaj bo te farby to kupujesz oryginały, tak? To jest oryginalna farba z Jungira. Z logiem Jungira. Tak, tak. Firmowana przez serwis. Tak. No trochę,
trochę jest popoprawiany, tak, chociaż żeby tak to inaczej wyglądało, bo no szarpak ma tendencję niszczyć wtedy dupę. No tak, bo ja widziałem, jak potrafi wszystko to porwać. Znajomy, no, miał, tam było w znajomy nie miał wyważone, to codziennie spawał coś. Nie, no to szarpak to jak będzie zgrał, to rozwali, to nie trzeba wcale długo. Bo to przecież potężna masa jest. Tak. Ten minimalnie się trząsł i już jakieś były uchowienia, a to dopiero mówić jak mocno. Mhm. A tu ostatni wózek mamy. Ostatni wózek z kadrem. Ten wózek jest nawet chyba za długi trochę. Ale tak nam szkal pozwoliła na wykonanie czegoś takiego. No to ten w zasadzie wózek jest cały robiony, nie? Ale ja powiem, że ten heder jest tak maleńki, że ma się wrażenie, że to jest heder od bizona. Znaczy, ale ten wózek też nie jest cały robiony, bo są te są, nie? Te są przełożone z tego wózka, z tamtego wózka są przełożone, nie? Ale jest oś dorobiona, jest wśród dorobiony, a znowu środek jest zabrany z tamtego, z którego jest zabrany? Z tego od dwóch. A ten heder w ogóle nie jest wygięty? Nie. On jest taki łódce trochę, nie? Ale no tutaj to... masz położony, dlatego on się wygina, bo tu ciężko. To jest za duży, nie? On jest ze stołem w tej chwili złożony. Ale ten stół jest na stałe? Nie. Nie, ściągany, on jest ściągany. A, to może stół się wygiął. Panie Wacku, to może tu są klamry, on jest tu na te klamry zapinany tylko, nie? To zabrano wedle oryginału. Ale ta śruba jest... Była stopka gotowa? Nie, było... stopka jest zrobiona cała. Śruba też zrobiona jest przez lekarza? Tak, jest zrobiona. Śruba była kupiona... A, gotowa. U Kneblerskiego tutaj, nie? Już nagwintowany po prostu śrubę. Nie, to jest na tamten gwint obeżowy. Mm-hmm. Gwint kupiony, metrowy i z nakrętką. Wiem, o co jest chodzi. Jest taką zatoczone, bo ten gwint obeżowy, kwadratowy, on jest dużo bardziej wytrzymały od tego zwykłego, nie? No ponoć chyba najmocniejszy gwint jest, jak jest taki okrągły. Tak jakby kula wycięta. To aha, ten, no bo są różne rodzaje gwinty, ale no ja uważam, że ten kwadratowy jest dużo wytrzymalszy od tego zwykłego, nie? Od tego sztuczkowego. Ten sztuczkowy jest najmniej wytrzymały, jeśli chodzi o takie duże tam podnoszenia. Lampy są w tym też dorabiane, nie? Znaczy lampy w wózku. Tak. Lampy całe, to też nie bardzo miało dorabiane, nie? No ale co, on teraz wózka wcale nie miał ten heder, czy? No w sumie tak, no bo to... No, był kupiony jeden kombajn, był w ogóle bez wózka kupiony. Mieliśmy trzy hedery, dwa wózki. No tak, czyli musiał jeden wózek powstać. Tak. No ale te lampy to są John Deere'owe, nie? To jakieś nie, tam... Nie, to są akurat LED-owe, ja się... uważam, to są LED-ówki, nie? Przyczepkowe jakieś. Tak, ale uchwyty takie rozwijane. No ale tutaj są jakieś sprężyny, nie? Tak, to są sprężyny, tylko kupione jest sprężyny. A, to tak jak w bizonie mniej więcej gdzieś zrobione jest. No, jest tak jak w bizonie. No, ale no to jest... tak John Deere ma w oryginale, nie? No, tak samo jak w bizonie, że to wskakuje i stoi, nie? Też był pewnie majsterczykiem, jak te sprężyny tam umieścić. Nie, nie było. No. Nie było kłopotu, bo tu jest zrobione trochę inaczej. Patrz, tu jest tak naprawdę zrobione w ten sposób, że jokier jest grubszy od oryginału. Oryginalnie 70x70, teraz 80x80. I tutaj dotoczyliśmy podkładkę. W podkładce jest zrobione wcięcie. Mhm. I jak jest wszystko ścięte ze sobą, to tutaj dopiero były kołki nawiercone wcześniej, pokładane to w wimadleśmy pościskali, bo tutaj to by byłoby problem, a wimadle bez problemu się udało ścisnąć. I tak zrobić takie oryginalne. Ale za te ta tylna belka w ogóle wkręcana, nie? No bo tak oryginalnie. To jest tak oryginalnie też jest, nie? No bo to jest chyba mądre ze względu na tak, to ktoś zegnie, to może wymienić. Słuchaj, bo to jest tak, że firmy produkujące wózki robią to, że produkują elementy i te elementy później w wyniku skręcenia pasują do różnych modeli hederów. Są modułowe. Do krótszych są takie modułowe. Że dokręcasz, skręcasz, dopasowujesz, wszystko do siebie pasuje. Te lampy na przykład bez problemu odkręcamy z tego hedera i idziemy do tego, oj, od tego wózka idziemy do tego wózka długiego. I no zakręcimy. Dla producentów to jest wygodne, bo mają jedną linię produkcyjną, a później sobie skręcają to chcą tak naprawdę. I dopasują sobie do czego chcą, jeśli produkują. Dla nas to nie ma znaczenia, ale dla producentów potężnie. Ale tak jak się patrzy, te bryły tych dwóch kombajnów są tak z daleka takie same, nie? Wysokości. No bo kombajn nie może być wyższy jak 4 metry ze względów transportowych. No to są przepisy, nie? O, kanale. I tu są właśnie wąskie koła w tym? Tak. Bo są występujące z szerszymi, tak? Występują, ale nie na rynek niemiecki. Bo to jest też kombajn Niemiec. Schodki są wszystko te same? Schodki niekoniecznie, bo tu jak przyjdą schodki pod koła 900,
pod koło 800 chyba seryjnie no. Największy miał, no to koło by nam wyszło. A, no to by musiałoby coś tutaj być przerobione. Jest prawdopodobne, są inne podesty. Mhm. I felgi. No felgi, no to swoją drogą. A tu widzę koło tylko na dwóch szpilkach. Jakieś tak, ze względów remontowych. Bo do zdjęcia łożysk potrzebowaliśmy zdjąć koło. A teraz jest schowany na noc, bo w razie jakby padało, no to trzeba było go schować, a nie chciało się już jakieś szpile zakręcać. Nie no, tylko dwie wystarczą. No. Daleko nie jedziemy. I po prostu.